Instytut Pamięci Narodowej razem z Muzeum II Wojny Światowej i zaprzyjaźnionymi fundacjami rozpoczął badania nad budynkem dawnej Witoria Szule, później Urzędu Bezpieczeństwa. Obecnie stanowi on własność Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki któremu mamy w ogóle możliwość podjęcia tych badań. Badania zaczęły się głównie dlatego, że pojawiły się informacje o możliwości wystąpienia tutaj zasypanych pomieszczeń, w których mogli być przetrzymywani Polacy w roku 1939, a później mogły być one wykorzystywane przez Urząd Bezpieczeństwa. Naprawdę przez kilkadziesiąt lat nie było świadomości, że znajdujące się tutaj zasypane pomieszczenia mogą mieć wartość historyczną. Ta wartość historyczna zaczęła być widoczna podczas badań przeprowadzonych przez IPN w ramach tak zwanej mapy terroru, kiedy to pracownicy naukowi Instytutu Pamięci Narodowej inwentaryzowali dawne katownie i dawne miejsca przetrzymywania więźniów z okresu stalinowskiego. Zwrócili się o pomoc do dziennikarzy, historyków, a następnie do odkrywców i miłośników historii, w tym do Stowarzyszenia Wczoraj, Dziś i Jutro oraz do Fundacji Latebra. Co udało się odnaleźć? Na dole korytarz, który odchodzi w stronę tak zwanej królikarni, jest zasypany do 90%, praktycznie jest tylko przejście na czworaka, około metra przestrzeni jest wolnej. I gruz. Jest gruz pomieszany z betonem, jest przykryte warstwą betonu. Najgorzej jest to, że jest ciężko coś widzieć, zobaczyć, bo wszystko jest to zagruzowane, i te korytarze i po prostu prace najprawdopodobniej, jeżeli już, to będą polegały na tym, że wszędzie przynajmniej częściowo odgruzować, żeby dojść do miejsc ciekawych, bo po prostu jest, one są przysypane tym. Zobaczmy, jak wyglądały badania. Pytanie, dlaczego była wykorzystywana w danych czasach. Ciekawe, jak głęboka jest też, nie? Tu na pewno ci wszyscy, którzy byli od 1948 roku, byli wszyscy na pewno. Ale kończy kulik jeszcze nie, natomiast ci wszyscy później jak najbardziej. No to parek. Pewnie tak. I tutaj jest zamurowane właśnie wejście do tego korytarza. Tam nie jesteśmy w stanie się dostać. Jedno jedyne miejsce, które nas z tej strony interesuje, to wszystko przebudowane, to jest wejście do tego korytarza zasypanego w pomieszczeniu pośrodku. Ku któremu największym mam nadzieję, że tam coś... Że coś będzie. W 56 roku zostało to zasypane i zamurowane, bo jak weszli ci nauczyciele, to było to świeżo zamurowane. Ponieważ wszystko jedno zostało przemalowane, jak widzicie, nie ma najmniejszych śladów po czymkolwiek, a ta część została przebudowana, w związku z tym mam nadzieję, że tylko tam zostały te części z napisami ewentualnie na ścianach, tak? Z jakimiś wskazówkami. I to, co mnie bardzo interesuje, to wrzucano tam gruz i meble, jak widziałem. W związku z tym mogą to być meble pochodzące jeszcze z czasów Gestapo bądź Urzędu Bezpieczeństwa. To mogło być. A te rury w takim razie to ta przebudówka z 56? To już po 56, to są lata 60, 70. Aha, czyli wcześniej wchodzili tam? Tam jeszcze nikt nie wchodził. Jesteście pierwsi. Ale nie, ci co montowali rury? To oni się przeciskali tylko. Przeciskali te rury i na zasadzie wykucia otworu i przeciskania nie wchodzili do środka podobnież. Ten gruz dopiero teraz osiada. On był tam 15 lat temu, jeszcze był wyżej niż teraz. Rozumiem. Zresztą ten budynek też osiadł z jednej strony. Prawdopodobnie któryś z korytarzy podziemnych, które są pod spodem, pękł z tamtej strony. Zresztą tam było, jest widać to wejście do korytarza, nie? Pękł i z tamtej strony budynek zaczął osiadać, dlatego musiał go wzmocnić. Stąd, z tego budynku naszych obrońców poczty Polski wyprowadzali na zawsze na rozstrzygania. Dokładnie z tego i bez schodka. Z których z tych pomieszczeń? No dobrze, to myślę w takim razie, to czekamy na tamtych, aż tam się skończą tą historię. Ja myślę, że warto było, jeśli nas poznacie technicznie, z nimi się dogadać, jak się z nimi skontaktować, czy tutaj jest jakieś przejście, czy może na przykład, nie wiem, dalmierzem zmierzyć, jak to jest, jaka jest odległość.
Dobrze, to tak zrobimy. U góry też jest to miejsce z georadarem, można wejść, tam jest ta klapa i podobnież tą klapę widać od środka. Osoba, która się wciąga do środka pójdzie. W związku z tym też można by było spróbować zobaczyć, jak klapa nigdy nie była podnoszona, nie? Nie zgadza się. Panem wychodzi gdzieś tutaj. Nie zgadza się. To dobrze. To rzeczywiście jest ta posadka zrobiona. To nie jest takie jakby zapadnięcie. Ja się przyznałem 4 metry. Ale to musi, że ten wyrzucali ten... To kompletnie nie pasuje to do reszty. No nie. To jest zejściówka trzecia. No tak. I schody były w dół. Schody były w dół, tak. Bo tam jest normalnie klatka, druga taka sama. To jest symetryczny budynek, czyli do drugich piwnic no to prowadzi. No i nam ten pan drzwi tutaj, zobaczymy, jak to wygląda podłoga. Czy właśnie, czy podłoga jest symetryczna? Ja tak uważam, że to jest symetria dokładnie, tak, bo identyczne są portale, więc mi się wydaje, że to jest dokładnie symetria. Chcielibyśmy zajrzeć. Tylko zajrzeć, nie więcej. Nic nie będziemy przestawiać, ani zrobić tego. To jest kopia tego. Tak, tak. Prawdopodobnie drugie wejście było. Ale dokładnie symetrycznie. To jest zasypane całe. Do przebudowanej sztukacji. Normalnie magazynek z drogą. Czy to ma tendencję było tu uzupełnione teraz tego? Nie. Bo tu wychodzi dokładnie w tunel. Jeszcze mnie tu nie było. Jeszcze. Czyli dobrze, czy na przedłużeniu? Na przedłużeniu, czyli pod schodami to szło. To w tym miejscu. Ja tu na stałym, to wszystko było tak, jak jest w tej chwili. Tak, nic nie było przebudowywane. Dobra. No ale to wszystko się zaczyna kiedyś, zaczyna, że tak powiem, mieć sens. Zaczyna mieć sens. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy. To jest ta klapa, o której myśmy mówili? Nie, ona w ogóle nie pasuje do niczego. Ona chodzi tam, gdzie jest ten. Ona kompletnie... Kompletnie nie pasuje. Bo to idzie tunel w jeszcze są pomierze stąd, do wejścia. Krzysiek? Krzysiek, stań na klapie. Dziewięć i pół metra. Dobra, jak sobie tam na dole zmierzę, gdzie ta klapa spadała? Nie, gdzieś tu nie, nie, nic nie chcemy kopać. Bo tu jest to samo i tutaj jest już inna podłoga. Jest nawet coś. Rewizja jest, popatrz, widzisz? Weź dalej. Te klapy sypnie do ciągu się od góry. To jest ten korytarz. Dokładnie to. Patrz, jest dokładnie. I to jest stalówka. Ale to jest późniejsze, bo zobacz, że tu masz lastrykę, tu potem były schody. Krzychu, to jest... Oczywiście, zobacz, jest skos, jest zejście. Czyli... Tak, to są schody. To były schody na dół, no i wy zagruzowali, ktoś zrobił wylew ten. Czyli dobra, mamy odpowiedź, to jest symetryczne wejście. Teraz tylko jest pytanie, kiedy można tutaj się dostać. Ale nie, słuchajcie, nad nami też są schody. Nad nami są schody. Ja nie wiem, ja nie jestem pewien, czy tutaj była schodnia. A z tamtej strony też masz schody. Ale jak one są prowadzone? No tak samo. Symetrycznie, tak? Oczywiście. Symetrycznie masz, tak samo masz schody z tej strony. I też masz. Symetrycznie były dwa zejścia do piwnic po prostu. Tylko zobacz, spróbujemy tutaj tam, ten skok od schodu zaczyna się inaczej niż tutaj, zobacz, że ten jest głębiej. Ale tu masz tylko ten przełom, tam dalej już pójdziesz normalnie. Ja wiem. Ładuj się, ładuj. Tylko nogami się za mocno nie zapieraj. Nie no, staram się tu na gród stanąć. To przejść dobrze, na pewno, że tak. To jest coś tu przerabiane było, bo deski są od góry. No to masz strop zrobiony, szczerze strop zrobiony. Tak. Tutaj nic nie ma. Z tej strony jest pełno gruzu. Także nie widać żadnych otworów. Te ściany wzdłuż są robione. Nie wiem, jak jest lewa strona. Ta lewa strona wygląda, jakby była zagruzowana i postawili ściankę. To mi, czekaj, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu, w tym miejscu. Tu i tu idzie w tej zobacz, chwili. To jest, gdzie jest główne wejście? Samo główne wejście jest tu. Czekaj, mamy. Siur jesteś? A nie to? Bo tu jest bliżej do czekaj, tego. Wypuść to. Tu jest główne wejście. To. Tutaj wnęka, czy. Czekaj, jak to wygląda? Jak oni nanieśli ten budynek? Jest wnęka, tu jest wnęka, to wystaje. Widzisz to ja muszę dokładnie określić miejsce, gdzie? Czy to, czy to, czy. Pomnik tutaj. Tu jest wypustka, tutaj, tak? Jest tak. Tutaj, nie?
To co to jest? No, co to jest zaznaczenie TTT? Właśnie. I to jest zastanawiające, czyli od wejścia ten trawnik po prostu zaznaczył. A co, trawnik? No, czemu nie? A dlaczego z drugiej strony nie zaznaczony? Jest zaznaczony. Ale to jest w ten sam sposób? Dokładnie. I tam tak samo. Poczekaj, poczekaj. Parkany, faktycznie. Mhm. Ale pod nami mi się wydaje, że coś jest, bo ten tunel dokładnie... Roboty stoją. Zmieszany grunt. Chciała pani robić zdjęcia. Zmieszany grunt. Z tego tunelu. Ja zdjęć nie robię, ja mam zdjęć. Okej. To jesteśmy w tych piwnicach, które państwo zaczęli eksplorować. Tak, to są właśnie te piwnice. Zasypany tunel, który tutaj właśnie jest dostępny. Mamy podejrzenie, że mogło z niego odchodzić jakieś włosy na nogi, które w tej chwili mamy specjalistyczny sprzęt, który pozwoli nam stawić. A tutaj te boczne pozostałe pomieszczenia to były piwnice pomieszczenia, to były miejsca, właśnie, które mogły być. Tak, to były pomieszczenia piwniczne i z tego co wiemy, to na pewno byli przytrzymywani Polacy do obozu się 9, jak i później po sobie tym pieniądze, dlatego na nie są przejęte, więc są to tutaj. Co na tą ścianę jest syna? Tu w tym miejscu? 8 metrów wychodzi w tym miejscu, wychodzi ta zapada. To wychodzi na to, że tu jest ta klapa, tu za tą ścianą, za tym przemurowanym. Być może tam był syp, nie wiem, węgla, tego typu rzeczy, bo wygląda na piec, zobacz. Kocioł, coś z czego? Nie wiem, co to jest. Zaraz będę rewizję. Tak? Właśnie widzę, że rewizję. Może więc jedna rewizja, to jest nie za... Ale to za grube na wentylację. Ja w tym to nie wiem, no na razie kolega za nią tu jest. Jesteś? Jestem na skrzyżowaniu, poczekaj, spróbuję się trochę dostać tam dalej. Dobra, świecę. Widzisz światło? Czekaj, zgaszę, poczekaj. No świeć. Widzę. Czyli tak, mamy 200 metrów, prawda? Na odcinku od głównego wejścia. Cały tunel ma około 12 metrów. 12 metrów długości. Klatka schodowa, jedna jest zasypana kompletnie, ale jest symetrycznie ułożona i od niej odnosiliśmy się co do pomiarów. No niestety na razie utknęliśmy na grubej warstwie betonu i czekamy na pozwolenia.